Klimat, pogoda, meteorologia. Te wszystkie pojęcia były głównymi bohaterami tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, od kilku lat słynnego z powodu Dnia bez samochodu. Podczas obecnej edycji nacisk położono właśnie na klimat. Jednym z haseł było Stop zmianom klimatu, a kampanię skierowano przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale by wiedzieć, czemu mówić stop, trzeba najpierw poznać podstawy. Dlatego też w trakcie tygodnia zorganizowano liczne spotkania, fora, wykłady i lekcje plenerowe dla toruńskich uczniów. Na zajęciach praktycznych mogli sami pobawić się w meteorologów i dokonywać specjalistycznych pomiarów określających pogodę. A takie badania prowadzi się m.in. w tzw. ogródkach meteorologicznych. To musi być taki w miarę otwarty teren, z dala od wysokich zabudowań. Powinien być to teren płaski i tak jak widać porośnięty niską trawą. Taki ogródek ma wymiary co najmniej 15 na 15 metrów. Otoczony jest niską siatką. Ogródek jest podstawą do badań na miejscu, natomiast konieczne są też radary meteorologiczne. W Polsce jest takich 8, ponadto satelity. Domowym sposobem określania pogody, dokładniej temperatury, jest zwykły termometr okienny. W meteorologii oczywiście jeden nie wystarczy. Kilka różnych znajduje się w klatce meteorologicznej, każdemu z widzenia raczej znanej. Zawierają rtęć albo alkohol. Ich skala określa temperaturę z dokładnością 1/10 stopnia. Ale specjalistyczny czy nie, termometr każdy przecież widział. Inaczej z kolejnymi pomiarami i badaniami, na przykład promieniowania słonecznego bezpośrednio od tarczy słonecznej. Pomiar jest dosyć pracochłonny, bo my za każdym razem, jak chcemy go wykonać, musimy ustawić przyrząd wprost na tarczę słoneczną, tak żeby promień słońca wpadał dokładnie na środek tego przyrządu. Tu jest specjalny taki celowniczek, kropeczka światła wpada tutaj i wtedy wiem, że przyrząd jest ustawiony poprawnie. Jako ciekawostkę podajemy, że natężenie promieniowania słonecznego określa się w watach na metr kwadratowy. Zainteresowanie uczestników zajęć wzbudził heliograf, pokazujący, jak długo w ciągu dnia świeciło słońce. Urządzenie to wygląda cokolwiek magicznie, przypominając kryształową czy szklaną kulę. Mamy tutaj taki tekturowy pasek. Ustawiamy przyrząd w odpowiednim miejscu, tak wprost na południe. I promień słońca skupia się w kuli i jest wypalany na pasku wtedy ślad. Czyli jak słońce świeci, ślad się wypala. Jak słońce nie świeci, to się nie wypala. I później taki pasek zdejmujemy, jeśli taki jeden pasek jest na jeden dzień. Zdejmujemy taki pasek i odczytujemy, jak długo świeciło słońce każdego dnia. I wiemy nawet, o której to słońce świeciło. I takie pomiary są robione na wszystkich stacjach. To już jest taki dosyć stary przyrząd, natomiast teraz już mamy automatyczną sieć pomiarową, która nam na bieżąco rejestruje wszystkie parametry pogody i na monitorze są te parametry wyświetlane, także możemy sobie non-stop praktycznie kontrolować temperaturę, ciśnienie, wilgotność, widzialność, podstawę chmur, jeżeli takie są, jeżeli akurat chmura znajduje się nad tym przyrządem do pomiaru wysokości podstawy chmury, wówczas też jest tutaj wyświetlane. Także już jest pełna automatyka, która bardzo nam ułatwia pracę. Wszelkie dane pogodowe, pomiary, wyniki badań co godzinę wysyłane są depeszami do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyniki możemy obserwować w internecie. Ze szkoły pamiętamy, że Polska leży w klimacie umiarkowanym, nazywanym też przejściowym. Od klimatu gorącego strefy podzwrotnikowej i klimatu bardzo zimnego, mroźnego Arktyki. Z tym, że trzeba by tutaj jeszcze dodać, iż klimat na terenie Polski jest dosyć przestrzennie zróżnicowany. Głównie ze względu na wysokości nad poziomem morza. Przez lata daje się zauważyć różnice regionalne w klimacie. Wyraźne jest to właśnie dla regionu Kujaw. Jego cechą jest stosunkowo mniejsza ilość opadów atmosferycznych w stosunku do otaczających terenów. I to z różnych powodów wynika. Trudno by nam mówić w takiej krótkiej wypowiedzi, ale jest to uzasadnione.
pewną taką cyrkulacją, pewnymi ruchami mas atmosferycznych. Do klimatu, a konkretnie jego zmian i zagrożeń z tym związanych, jeszcze wrócimy. Teraz czas na przejażdżkę tramwajem. Ale w sumie nie byle jakim, bo po pierwsze trzywagonowym. Specjalne kursy dla najmłodszych grup uczniów. Po drugie, na jakiś czas jego wnętrze zamieniono w galerię. Uczniowie młodszych klas doskonale wiedzą, na czym polega dzień bez samochodu. Znają też zagrożenia związane z emisją spalin samochodowych do atmosfery. Spaliny niszczą rośliny, powietrze, wodę i ziemię. Nie powinniśmy jeździć często samochodami, dlatego że wtedy oddychamy spalinami i złym powietrzem. Mój tata dzisiaj pojechał do pracy tramwajem, dlatego że samochody zanieczyszczają powietrze, rośliny i ziemię. W ramach Toruńskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przygotowano, jak widać, dwa bloki tematyczne. Zmiany klimatu i transport miejski. Mówiliśmy o zmianach klimatu, jakie są związane właśnie z rozwojem komunikacji i nie tylko. Mówiliśmy, czym jest właśnie ten dzień bez samochodu i dlaczego należałoby zmieniać. Były realizowane zajęcia edukacyjne w stacji meteorologicznej, były realizowane zajęcia edukacyjne w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii. W związku z tym dzieci i młodzież miała możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób mierzy się pogodę, w jaki sposób klimat się zmienia i od czego to zależy. A zależy również od rozwoju motoryzacji. I na koniec wrócimy jeszcze raz do zmian klimatu i pytania, jaki wpływ na to mają ludzie. Wbrew pozorom jest to trudne pytanie i problem na razie bez konkretnej odpowiedzi. Wiadomo, rozwój przemysłu i efekt cieplarniany są ze sobą ściśle powiązane, ale czy zwykły obywatel i użytkownik wszelkich urządzeń AGD wpływa na tak spektakularne zmiany? Jak się okazuje, zaledwie w kilku procentach decyduje to o globalnych zmianach, najwięcej wspomniany przemysł. Ale zawsze też możemy się przyczynić, po prostu racjonalnie korzystając z energii elektrycznej. Nie marnotrawić energii elektrycznej, nie po prostu nie zostawiać światła włączonego, jak nie ma nikogo w pokoju, czy radia, telewizji. No chodzi o takie właśnie rzeczy, kupować też energooszczędne właśnie urządzenia, jeżeli już musimy zmienić, no to trzeba na to patrzeć też, więc w ten sposób się możemy przyczynić. Już teraz wstępnie określa się prognozę zmian klimatycznych na najbliższe 100 lat. Mówi się m.in. o ewentualnym podniesieniu poziomu morza o średnio 40 cm, zagrożeniach ocieplenia klimatu wywołanych przez zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Na razie nie ma jednak co roztaczać katastroficznych wizji. W historii Ziemi do tej pory w zdecydowanej większości czasu klimat był dużo cieplejszy niż obecnie. Jeżeli nawet ociepli się nam to o 2-3 stopnie, to w zasadzie my będziemy dopiero bliżej tej geologicznej skali, licząc normie klimatycznej, prawda, więc ja generalnie z dwóch tych złych rzeczy, ochłodzenia, ocieplenia, myślę, że lepiej to ocieplenie jest jednak niż ochłodzenie. Czyli co możemy zrobić dla klimatu sami od siebie? W tej chwili na pewno wyłączyć światło w mieszkaniu, wybrać się na przejażdżkę rowerem i korzystać z ostatnich ciepłych dni i promieni słonecznych.